Dzień dobry, witajcie serdecznie na Overdrive Fan Studio. Dzisiejszy materiał to takie małe porównanie, taka może trochę bitwa między wzmacniaczem lampowym oraz wzmacniaczem cyfrowym. A mam tutaj dwa Blackstary, o których powiem już zaraz. Myślę, że temat nie jest obcy wszystkim. Kupić wzmacniacz lampowy, tranzystorowy, a może cyfrowy. Ja sam poszukuję. Ci, co oglądają kanał, wiedzą, że już tych wzmacniaczy było kilka na kanale. Był Marshall, był Fender, była Bugera, która w sumie nadal gdzieś tam jest. Był jeden Blackstar, drugi Blackstar, teraz się przerzucam na Laneya i poszukuję. Myślę, że nie tylko ja, preferencje, gusta, potrzeby wszystkim się zmieniają, ale ja bym chciał w tym materiale niekoniecznie zachwalać i promować te wzmacniacze, tylko po prostu powiedzieć o nich, co o nich myślę poprzez te miesiące użytkowania, ponieważ ja ubzdurałem sobie jakiś czas temu, że poszukuję wzmacniacza idealnego dla mojej potrzeby oczywiście. I tak oto szukałem ten wzmacniacz. I czy znalazłem? Chyba tak. A jaki miał być dla mnie wzmacniacz idealny? Wzmacniacz idealny miał być dla mnie taki, który jest lampą, ponieważ chciałbym mieć lampę, albo ewentualnie cyfrą. Dwa, ma mieć wyjście słuchawkowe, żebym mógł grać sobie w nocy, jak dzieci śpią na słuchawkach. Wiem, że zaraz coś powie, lampa i na słuchawkach, panie, puknij się w łeb. Ale chciałem mieć jeden wzmacniacz, a nie pięć. Uniwersalny, do grania koncertów, do grania na słuchawkach. Żeby miał też wejście liniowe, żeby mógł podpiąć telefon, laptopa, puścić sobie jakiś podkład z tego i grać na tych słuchaweczkach. I też fajnie byłoby, żeby miał wejście USB, właściwie wyjście USB, żeby mógł nagrywać bezpośrednio na laptopa dźwięk bez użycia zewnętrznej karty, czyli wzmacniacz zbudowaną właściwie jakąś taką kartą dźwiękową. I tak czytając sobie opinię na początku, stwierdziłem, że to może być dla mnie wzmacniacz idealny, czyli Blackstar Silverline, to jest akurat Deluxe setka 1x12, a drugi wzmacniacz, który dzisiaj mam, to jest ten wzmacniacz HT20R Blackstara Lampa MK2. Na razie skupimy się na tym wzmacniaczu, o tamtym powiem Wam później i zrobimy sobie małe porównanie. W takim razie ten wzmacniacz Blackstar HT20R MK2 to jest ważne, ponieważ te HT20R występują również bez tego MK2, a różnica jest znaczna. W nich te mają już wyjście USB, które jest moim zdaniem rewelacyjnym rozwiązaniem. Zobaczcie, tutaj oprócz oczywiście głośności kanału czystego mamy pokrętło ton jedno. Nie mamy wysokich, niskich oraz średnich, mamy tylko jeden potencjometrik. Zobaczcie, jak to się sprawdza. Jest teraz na środku. Mogę go sobie przyciemnić trochę. Albo oczywiście rozjaśnić. Tutaj jest taki śmieszny guziczek Voice, czyli możemy sobie zmienić barwę. Oczywiście on w tym momencie nie działa, ponieważ mamy foot switch podłączony. Ale zmienię tą barwę w switchem. Mamy inną barwę, ale zobaczcie, że jest troszeczkę, ona ma przester. Ja akurat z niej nie korzystam, ale jak ktoś chce lekki fuzik mieć, to może w ten sposób działać. Oczywiście kanał Overdrive ma standardowo gain, głośność i tutaj już mamy pełną korekcję. Nie będę pokazywał aż tak bardzo, jak ta korekcja działa, ale włączymy jakiś sobie przesterek. Powiedzmy, zobaczcie, jestem teraz na środku. Całkiem fajnie to gra. Mogę sobie zmienić też voice, czyli barwę tego, tym guziczkiem tutaj lub na pedal. No, oczywiście mogę dodać gainu więcej. Zmienię sobie humbuckera. Zobaczymy z inną barwą. Tak to się prezentuje.
Oczywiście oprócz ekwalizacji mamy jeszcze takie tutaj cudo, które się nazywa ISF. To jest oto ten potencjometr. Ciekawe, czy to widać, mam nadzieję, że tak. To jest zmiana barwy między barwą amerykańską oraz brytyjską. Także zobaczcie, tak brzmi. Teraz nie pamiętam, która jest która. Napiszę Wam tutaj. To jest jedna z nich. A to druga. Słychać różnicę? Oczywiście mamy piękny reverb tutaj. Ten reverb naprawdę fajnie gra. I jeszcze jest jeden fajny guziczek. 2 waty na 20 watów. Nie musimy używać pełnej mocy tego wzmacniacza do grania w domu. Ja właściwie gram na 2 watach i jest naprawdę głośno. Mogę sobie przełączyć oczywiście na 20. Pewnie nam zaraz przewali sygnał. Ale dzięki temu nie zużywamy aż tak bardzo wzmacniacza, prądu. Do grania domowego gram sobie na 2 watach, a jak trzeba grać jakiś koncercik, to spokojnie na tych 20 z perkusją, bez nagłośnienia wzmacniacza, można na tym wzmacniaczu grać. Natomiast w Blackstarze jest jedna rzecz, jako wzmacniaczu lampowym, która troszeczkę może być irytująca dla po niektórych. Zobaczcie sobie, jak mam, powiedzmy, przystaweczkę przy mostku singla, przepraszam, przygrywkę. Wszystko jest ok, ale zmieniając to na humbuckera, słyszycie? Są brudy. Są brudy. Delikatny przester wchodzi. No i nie można zagrać takiego pięknego humbuckerowego brzmienia przy mostku. Czyściutkiego. To jest specyfikacja właśnie tego wzmacniacza lampowego. Zresztą właściwie chyba wszystkie wzmacniacze lampowe w pewnym momencie już ten przester na klinie dają, w zależności od rodzaju lampy i innych parametrów. No i to też gdzieś tam wpłynęło na to, że nie do końca mi się to w tym wzmacniaczu podoba, a sygnał z tej przystawki mam naprawdę, uwierzcie mi, że dość mocny. Dobra, zobaczcie jeszcze, jak to wygląda na tylnym panelu. Tak, czyli mamy zasilanie, tutaj mamy wyjście na głośnik, możemy sobie dodatkowy głośnik również podczepić. To jest to wyjście na XLR-a, prawda, z przełącznikiem na emulację. Wejście na MP3, na linię, pętla efektów, możemy sobie też tutaj dodać decybele, foot switch i USB w tym momencie również mamy, ale chciałbym Wam pokazać właśnie, że w tym wzmacniaczu minusem jest to, że muszę wszystko sięgać od dołu. Nie idzie po prostu go tak sprawdzić, co jest, muszę go przechylić, zobaczyć od dołu, sprawdzić, gdzie to jest i trafić w te dziurki. Osobiście wolę, jak jest to wszystko tak rozwiązane tutaj, no ale jest to jakiś mankamencik. Tak samo górny panel sterowany od góry niekoniecznie mi się sprawdza. Zobaczcie, jaką ja sobie zrobiłem piękną szafeczkę na wzmacniacze. No i niestety ten Blackstar tu nie może stać, no bo przecież bym musiał wkładać tam ręce i tak bym nic nie widział, co mogę podłączyć. Także to dla niektórych może być ogromną przeszkoda, że ten panel do sterowania jest od góry, prawda? Dobra, teraz zobaczmy, jak się różni dźwięk z mikrofonu do dźwięku z wyjścia, który jest XLR-em tam z tyłu z wzmacniaczu. Natomiast tutaj jest jeszcze jeden bajer. Otóż mamy emulację kolumny 4x12 oraz przełącznicze, który możemy to zmienić na 2x12. A jaka jest różnica?
Sprawdzamy. 4 razy 12. Dwa razy 12. I to co samo z klinem, 2 razy 12. Cztery razy 12. Dziękuję bardzo. Jeszcze pokażemy Wam, jak brzmi ten piec podłączony tylko i wyłącznie kablem USB do komputera. Mikrofon mamy w tym momencie wywalony. Idziemy z samego dźwięku z kabelka USB. Dobrze, i zobaczcie, jak wygląda pięknie ten panel tego oto wzmacniacza. W ogóle ten wzmacniacz cały jest piękny, ma świetny design, bardzo mi się to podoba, ta kolorystyka. Zobaczcie, teraz mamy tutaj voice. Możemy sobie wybrać kanał czysty, ciepły. Czysty, jasny. Mamy jeden crunch. Mamy super crunch, czyli trochę mocniejszy. No i mamy overdrive. Pierwszy. Na tej barwie nie brzmi za dobrze. I overdrive drugi. Może jeszcze przelecę wszystko w ten sposób. Oczywiście tutaj mamy potencjometr gain, głośność, tu mamy ekwalizację, prawda? Tutaj jest taki bajer, możemy sobie wybierać lampy, czyli mamy symulację różnych lamp. Zobaczcie, teraz mam lampę EL84. Lampa 6V6. EL34. Kolejna. Było słychać różnicę? Jakieś było. Zobaczmy, jak to wygląda na overdrive'ie. Tak to, słuchajcie, pięknie wygląda. Możemy sobie włączyć efekty, może być reverb. Słyszymy reverb, damy trochę więcej. Tak, mogę sobie zmienić typ tego reverbu również. Prawda?
może być delay. Tutaj widzicie, sobie zmienia prędkość tego delaya. Mogę zmienić sobie typ. Jeszcze możemy się modem też pobawić. Tremolo. Fajna zabawa. Mamy tutaj dwie gałeczki, które też tak mają wpływ na barwę. Prawda? Troszeczkę pomagają, bądź przeszkadzają. Ale dobra, przechodzimy, słuchajcie, do banku. Mamy bank, zobaczcie, zielony, żółty oraz czerwony. Przy okazji zobaczyliście, że zmienia się to wszystko również w foot switchu, który nie jest dołączony do wzmacniacza, można go dodatkowo dokupić, ale ładnie obrazuje to, co się dzieje. W banku pierwszym akurat ja mam ustawiony kanał, zobaczcie tutaj, czysty, ciepły, na tej lampie z reverbem. Na kanale drugim mam crunch z troszeczkę inną lampą. Na trzecim mam super crunch z delayem. Tak, do jakiejś solóweczki. A na kanale czwartym mam już przester. I tak mogę sobie różne banki ustawić. W kolejnym banku, widzicie, mam zupełnie inne ustawienie. Zobaczymy, co mam w trzecim. O, tutaj mam już coś innego fajnego. Coś z modem. I zapamiętuje się to w bardzo prosty sposób. Ustalam sobie, wiecie, jakąś konfigurację. Jestem, powiedzmy, tutaj. Chcę sobie dołożyć górki. I zobaczcie, tu jest pewien bajer. Zauważyliście, że ta lampka miga. Otóż przez to, że do każdego ustawienia mogę mieć zupełnie inną korektę, także jak ja mam sobie ustalę tą barwę, to niekoniecznie jest to, co jest tutaj. Zobaczcie, ten potencjometr pokazuje ciepły, a mamy clean, ponieważ on zapamiętuje to ustawienie, które sobie sam wcześniej wybrałem. Jeżeli ja teraz zmienię sobie na przykład lampę na inną, wyjdę z tego kanału i wrócę z powrotem, to on nadal pamięta tą głównie ustawioną. Jeżeli chcę, żebym je zapamiętał inną lampę, to muszę ten guziczek po prostu dłużej przytrzymać, światełka zamigają, potwierdzam i już mam tą barwę ustawioną. Natomiast jeżeli ktoś na przykład nie pamięta, jak ustawił sobie na tym kanale na przykład poziom, to tu jest podpowiedź. Ta oto magiczna lampka podpowiada nam, jak była ustawiona konkretna gałeczka. Czyli szukamy teraz, kiedy zacznie mrugać. Nie. O! Zamrugała. Czyli na tym kanale głośność jest ustawiona w taki sposób. Ja chcę dać więcej. Robię tak i znowu zapamiętuję. Jest zapamiętane. Tak się tyczy wszystkiego. Zobaczymy teraz poziom na przykład tych trebli, czyli wysokiego. Nie ma, nie ma, nie ma. O, ustawiłem w tym miejscu. O, tutaj. Tak samo tyczy się to, włączymy sobie jakiś przester, na jakiej jestem barwie, zrobimy sobie jedyneczkę. O, jaki jest gain ustawiony na tym crunchu? Taki. O.
tego zmniejszę. Wrócę do góry, to mi znowu przypomni, byłeś tu. O. Teraz sobie zmniejszę, zapamiętam. I tak to wygląda ze wszystkimi ustawieniami. Tu jeszcze zapomniałem o tym ISF, czyli to jest ten Black Starowski patent barwy między brytyjską oraz amerykańską. Nie wiem, czy słyszycie różnicę, czy też nie. Także tak ten panel wygląda, jest to fajny. Natomiast dla osoby takiej tradycyjnej może robić zamieszanie, bo jak gram jakiś koncert, to i nagle trzeba coś dać troszeczkę do góry, to nie mogę tego zrobić automatycznie na przykład wysokimi tonami na tej barwie, tylko muszę zrobić to na wszystkich barwach, z których korzystam. Więc to jest właściwie absolutnie indywidualne ustawienie i jakakolwiek zmiana nie da rady podgłosić tylko czysty kanał, na przykład na tej barwie. O, ściszam czysty. Nie działa? O, teraz działa. Ściszam czysty. No to żeby tutaj zmienić kolejną. To samo. Może być to problematyczne, a może mega, mega pomóc. A odnośnie przełącznika nożnego, który możecie sobie dokupić, tak jak widzieliście, mam tutaj te trzy banki, czyli bank od 1 do 4, raz, 2, 3, 4, od 5 do 8 i od 9 do 12, czyli 13 ustawień mogę mieć bez foot switcha, natomiast z tym foot switchem tych ustawień łącznie może być 128. Tutaj tym oto przełącznikiem zmieniam te ustawienia o 4 do góry. Co jest? 36. No, ma też wbudowany tuner. O, muszę się podstroić. Widzicie? Czerwona lampka się świeci. A nie w tą stronę. O. Jak dam za nisko, to się świeci ta lampka. Prawda, że ładne? Pamiętacie, jak było w Blackstarze, że trzeba było tam od tyłu to wszystko sięgać? Czy tak w tym Blackstarze lampowym? Tu jest, słuchajcie, dokładnie to samo. Z jednym większym utrudnieniem. Nie mamy ściągi tutaj. Nie widzę, gdzie jest. Muszę wymacać. Wiem, że tych gniazd jest mało, ale żeby się dostać do nich, naprawdę jest to problematyczne, prawda? Tu mamy tylko zasilanie, wyjście na głośnik, MIDI, foot switch, wejście line in oraz MP3, no i wyjście ala słuchawkowe razem z wyjściem line out. No, panel od góry oraz to sterowanie tutaj, no, mi się średnio podoba, ale może ja jestem tylko taki wymagający oraz marudny, żeby znaleźć wzmacniacz idealny dla mnie. Ale no cóż, może jestem trochę weird, nie? Działamy dalej. Odnośnie tego wzmacniacza już wam mówię, co mi się nie podobało. Wszystko wygląda pięknie. On co prawda nie ma niby wbudowanej pętli efektów, natomiast ma wyjście i wejście i to działa jako pętla efektów. Natomiast są dwie rzeczy. Jeżeli podłączę pod niego MP3, to oczywiście MP3 pięknie idzie, ale dźwięk idzie tylko przez głośnik, nie idzie w słuchawki. I to było dla mnie dziwne, że grałem sobie na słuchawkach, słyszałem wzmacniacz, ale niestety po podłączeniu zewnętrznego urządzenia nie mogłem podkładu słyszeć w słuchawkach. I no to dość kiepskie rozwiązanie jak na to, więc to też zdeklasowało ten wzmacniacz dla mnie. Jeżeli nie potrzebujecie takiej funkcji jak ja, no to oczywiście może być to wam bez różnicy. I jest jeszcze jedna rzecz, której nie do końca rozumiem. Otóż ten wzmacniacz ma wbudowaną wyjście, niby z emulacją kolumny, ale zaraz wam pokażę, jak to wyjście tej kolumny brzmi. Będzie jedna przebitka dźwięku z mikrofonu, a następna z linii. Muzyka.
Teraz to samo na przesterze. Prawda, że pięknie to brzmi? Nie wiem, o co chodzi, czy to jest kwestia ustawień wewnętrznych po podłączeniu wzmacniacza pod komputer, czy też nie. No ale no, ten dźwięk nie jest do zaakceptowania. No jest taki naprawdę surowy. Czy to jest do odblokowania w programie komputerowym? Nie wiem, mi się nie udało do tego dotrzeć. I sam fakt, że to wyjście liniowe zarazem na słuchawki, bo to jest niby to samo wyjście, ten sygnał jest strasznie cichy. Właściwie to muszę oczywiście ściągnąć potencjometr głośności na zero i rozkręcić się na full gałką od klina chociażby czy od testera, ale mimo wszystko nie można komfortowo w słuchawkach grać, ponieważ ten dźwięk jest strasznie, strasznie cichy. No to jest jakieś kombinowane wyjście niby na słuchawki, niby jako wyjście liniowe, a właściwie brzmi to po pierwsze cicho, po drugie słyszeliście jaka jest jakość tego dźwięku. No dla mnie jest to nie do zaakceptowania, mimo że ten wzmacniacz jest świetny, akurat te dwie rzeczy go absolutnie deklasują. Dla mnie przynajmniej, może ktoś nie będzie korzystał z tych funkcji, jako koncertowy wzmacniacz jest to naprawdę świetny sprzęt z możliwościami, z efektami i symulacjami i tak dalej. A teraz mamy wzmacniacz podłączony kablem USB do komputera i zobaczcie, jak ten dźwięk brzmi tylko poprzez wbudowane USB w tym oto wzmacniaczu. Teraz małe, krótkie porównanie. Wiadomo, to są dwa różne wzmacniacze na trochę różnych głośnikach, ale zobaczymy, czy symulacja tych samych lamp, która jest w tym Blackstarze, odda prawdziwe lampy, które są w tym Blackstarze. Muszę tylko pamiętać, co zagrałem, nie? Oczywiście pamiętajmy, że kwestie natężenia przesteru, korekcji, prawda, wysokich tonów, niskich tonów, to też jest wszystko inne i takiego idealnego porównania nie możemy zrobić, no ale mniej więcej chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda porównanie tej lampy od tej. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że się przydał. Może nie musieliście robić tego, co ja, czyli kupować pierw jednego, potem drugiego, żeby dowiedzieć się o niuansach, które Was interesują, bądź nie, bo nie wszystko idzie w sieci tak naprawdę też wyszukać. To by było na tyle. Proszę zobaczcie nasze inne materiały, na przykład ten jest świetny, ten jest jeszcze lepszy. Dajcie subskrypcję,
daj, napiszcie jakiś komentarz. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa! Nie mam teraz nowego obiektywu do zbliżenia, pierdziele. No. Mącisz jak woda w klozecie. Ready, lecimy. Show must go on, baby, bo tu już leci, nagrywa się. Gdybyś mi powiedział, że takie rzeczy będą, ja bym może łaskawie wziął gimbala. I wtedy faktycznie można było sobie jeździć, odbliżać, zdalać i tak dalej. Tak, klaską nie widać, musiałbyś tu klaskać. Tu? O, poczekaj. No.